bądź przed innymi na wyprzedaży rocznika 2018. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Protestuje przeciwko nienawiści. Maciej Świetlik dzisiaj zawiązał czerwoną wstążkę na swoim samochodzie i zachęca do tego innych. Niech Jurek Owsiak zobaczy, że to, co on robi przez te wszystkie lata, jest przez nas doceniane. Pokażmy się w obliczu tej tragedii jako ludzie zdyscyplinowani, jako ludzie zgrani i pokażmy na ulicach nie tylko Śląska. Mam nadzieję, że akcja rozszerzy się na cały kraj. Pokażmy wstążki na naszych samochodach. Nie milkną echa po niedzielnej tragedii w Gdańsku. Wczoraj prezydenta Gdańska żegnały Katowice i Sosnowiec. Dziś księgi kondolencyjne zostały wystawione w urzędach miasta w Katowicach czy Pszczynie. Jesteśmy przede wszystkim dla ludzi. To jest dla nas najważniejsze. My nie potrzebujemy ochrony, nie potrzebujemy specjalnych opancerzonych samochodów. Mieszkańcy nas wybierają i jesteśmy dla mieszkańców i z mieszkańcami. To, co się stało w niedzielę, jest przerażające pod kątem jakby bezkarności i tej narracji nienawiści, o której wszędzie słyszymy. Jutro przed Teatrem Śląskim mieszkańcy regionu mają układać największe serce świata dla Pawła Adamowicza i jego bliskich. Do Katowic zaproszeni zostali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której prezydent Gdańska był wolontariuszem od samego początku akcji.